5 grudnia mieliśmy okazję spotkać się z Krzysztofem Materną, satyrykiem, aktorem i reżyserem. Właśnie wydał swoją autobiograficzną książkę, a my byliśmy na jej promocji. Czy dzisiejsza rzeczywistość stwarza pole dla rozwoju satyry? Znaczy ja myślę, że nie ma takich czasów, w których można by powiedzieć, że nie ma pola dla satyry. Natomiast te czasy dzisiejsze są znacznie trudniejsze, bo znacznie łatwiej było ubierać coś w formę satyryczną w momencie, kiedy nie wolno było w nią ubierać. Natomiast jak wszystko wolno, to jest pokusa dla autorów, żeby po prostu właściwie nie ma formy satyrycznej, tylko jest mówienie prosto z mostu. Wydarzenie odbyło się w księgarni Matras przy ulicy Solidarności, a rozmowy wokół książki prowadził polski satyryk Rafał Bryndal. Krzysztof był moim idolem. Jego programy zawsze oglądałem z wielką przyjemnością i nawet sobie nie zdawałem sprawy, że kiedyś się zaprzyjaźnimy. To jest jedna z cudowniejszych chwil, gdy możesz pracować z ludźmi, których kiedyś podziwiałeś. Krzysztof Materna rozpoczynał swoją karierę jako pracownik Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Był reżyserem oraz dyrektorem artystycznym koncertów na festiwalach opolskich i sopockich. Współtworzył też programy radiowe i telewizyjne. Show biznes może być oczywiście nałogiem, ale on uzależnia bardzo różne osoby, uzależnia prawdziwych zawodowców i wtedy to jest uzależnienie zawodowe i ktoś, kto wie, że umie, pracuje w tym dalej, ale najgorsze jest, że show biznes uzależnia tych, co nie potrafią. Książka pana Krzysztofa Materny została napisana z myślą o tych, którzy interesują się najsłynniejszymi polskimi artystami, a także tajemnicami polskiego show biznesu. Dlatego jeżeli ciekawią was podobne tematy, okraszone dawką satyrycznego humoru, ta pozycja na pewno przyciągnie waszą uwagę.